Witam serdecznie i zapraszam do oglądania kolejnego mojego filmu. Ze statystyki matematycznej, inni mówią z rachunku prawdopodobieństwa, chciałam Wam pokazać zadanie z urnami. Jeżeli wiemy, że w urnie, czyli w jakimś tam nazwijmy pojemniku, mamy 4 kule białe i 6 kul czarnych, czyli łącznie mamy 10 kul wszystkich, razem wiemy, że losujemy 3 kule i mamy określić, jakie jest prawdopodobieństwo, że wylosujemy jedną kulę, ale białą, to musimy wiedzieć o tym, że jeżeli losuję ze zwracaniem te kule, to oznacza, że za każdym razem mam dokładnie te same szanse na wylosowanie kuli białej, bo taką właśnie nam będzie zależało wylosować. Czyli nawet jeżeli za pierwszym razem wylosuję kulę białą, wrzucam ją z powrotem. Jeżeli trafiłabym na kulę czarną, też zwracam ją z powrotem do naszej urny. A więc musimy powiedzieć, że mamy 3 razy więcej szans, bo 3 losowania o tych samych szansach na kulę białą. I teraz jeżeli wiem, że ja mam 4 kule białe z wszystkich 10 kul, to w pierwszym momencie szanse na wylosowanie jednej kuli białej to jest 4 z 10, czyli 0,4 i nas interesuje, żeby dokładnie to raz miało nastąpić. A jeżeli mam wylosowane 6 kul czarnych, może nie wylosowanych, po prostu posiadam 6 kul czarnych z 10 kul łącznie, to oznacza, że szanse na wylosowanie jednej pojedynczej kuli czarnej z takiego woreczka, gdzie mam 4 białe i 6 czarnych, szanse na wylosowanie jednej czarnej to 0,6, czyli 60%. I jeżeli ja mam wylosować jedną kulę białą w przypadku zwracania czy tam powiedzmy losowania trzykrotnego, to w tym momencie z 3 jakby wyrzuconych kulek jedna z nich musi być biała, a 2 pozostałe muszą być czarne. A więc mogę w tym momencie powiedzieć, że prawdopodobieństwo, szansa na to, że wylosuję jedną kulę białą, to 0,4, że jeden raz wystąpi i 0,6, że wystąpi 2 razy, bo to zależy od tego, jakie są szanse na białą, a jakie na czarną kulę i właśnie tego elementu, czy kule będą zwracane, czy też nie. Jeżeli 3 razy zwracamy, czy tam za każdym razem zwracam wylosowaną kulę do puli, to te 2 przemnożenia z potęgami mnożymy razy 3, bo tyle wynosi kombinacja jednoelementowa z kombinacji trzyelementowych. Jeżeli liczycie to z rozkładu dwumianowego, powinno Wam wyjść dokładnie to samo, więc którymkolwiek ze sposobów, ważne, że znajdziecie prawidłową odpowiedź. Jeżeli potrzebujecie rozwiązać swoje zadania, z którymi macie problem, jak najbardziej możecie mailować ze mną na zadania@projekty.wp.pl. Jeśli chodzi o samego YouTube'a, to wszystkie filmy starałam się posegregować tematycznie z różnych przedmiotów, ale w oddzielne playlisty. Każdy film możecie subskrybować, komentować, udostępniać kolegom, znajomym, a jeżeli macie pytania do filmów, zadawajcie je. Ja, gdy będę miała możliwość, na pewno odpiszę na dany temat dotyczący tego filmu. A Was zapraszam do oglądania pozostałych filmów i dalszej nauki.